Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towarów. Na proces spedycyjny składa się przyjmowanie zleceń, zawieranie umów z klientami i kontrahentami, przygotowanie odpowiednich dokumentów, zarządzanie magazynami, przyjmowanie i nadawanie towarów i współpraca z firmami przewozowymi. W dzisiejszym odcinku programu odwiedzimy firmę C. Hartwig Gdynia, jedną z najbardziej doświadczonych firm spedycyjnych w Europie, która zajmuje pozycję lidera na polskim rynku w zakresie organizacji transportu, spedycji oraz logistyki. Firma C. Hartwig została założona przez Karla Hartwiga w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1858 roku. No i od tego czasu działa nieprzerwanie. Na tamten czas Karl Hartwig wpadł na pomysł, aby transportować towary z pomiędzy jednego dworca do drugiego dworca w Poznaniu, bo w Poznaniu były dwa dworce. Opatentował w tym celu specjalny wóz, który przewoził te towary. I tutaj właśnie dzięki takiej innowacyjności firma miała szansę zaistnieć na rynku i się bardzo mocno rozwinąć. W okresie poprzedniego ustroju politycznego przedsiębiorstwo C. Hartwig było przedsiębiorstwem państwowym. W latach 50. przedsiębiorstwo to zostało podzielone na 5 oddziałów w poszczególnych miastach w Polsce. I następnie po transformacji politycznej te oddziały stały się samodzielnymi podmiotami. Na dzień dzisiejszy właścicielem spółki C. Hartwig Gdynia S.A. jest spółka OT Logistics. Jest to właściciel większościowy. Oprócz OT Logistics w naszym akcjonariacie znajdziemy również Skarb Państwa oraz część akcji jest w posiadaniu naszych pracowników. OT Logistics jest spółką notowaną na polskiej giełdzie. Jest to spółka z całkowitym kapitałem polskim. W roku 2018 C. Hartwig Gdynia obchodzi swój jubileusz 160-lecie działalności. Jesteśmy bardzo dumni z tego okresu działalności naszej firmy i wiemy, że jest to jedna z najstarszych firm spedycyjnych w Europie. Firma ciągle się rozwija i tworzy nowe oddziały, wdraża nowoczesne rozwiązania, które będą sprawdzać się w przyszłości. Na dzień dzisiejszy firma C. Hartwig Gdynia zatrudnia ponad 320 osób. Jesteśmy zlokalizowani w oddziałach w całej Polsce. Główna siedziba jest w Gdyni i tutaj większość pracowników pracuje i mieszka. Natomiast nie możemy mówić o nas jako o firmie lokalnej, gdyż nasza obecność jest w całej Polsce i nie tylko. C. Hartwig Gdynia to również spółki zależne, zagraniczne spółki zależne, które nam pomagają w realizacji konkretnych zadań. Posiadamy spółki w Niemczech, w Chorwacji, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Natomiast jeśli chodzi o terytorium Polski, to znajdujemy się na trzech największych lotniskach, czyli w Warszawie, w Katowicach i w Poznaniu. To pozwala nam w pełni obsługiwać przesyłki w produkcie lotniczym. Bardzo dużo oddziałów w Polsce związanych jest z transportem drogowym. Jesteśmy bliżej klienta, co pozwala nam efektywniej i bardziej elastycznie podchodzić do obsługi. Hartwig na lokalnym rynku pracy jest postrzegany przede wszystkim jako pracodawca przyjazny z wielowiekową tradycją. Dlatego pracownicy, studenci, absolwenci, uczniowie bardzo chętnie się do nas zgłaszają, chcą się tutaj kształcić i można powiedzieć, że wiele firm transportowych czy zajmujących się spedycją na Pomorzu wywodzi się właśnie z Hartwiga. Ci ludzie, którzy dzisiaj mają własne firmy transportowe, spedycyjne, zaczynali w Hartwigu. Przedsiębiorstwo realizuje spedycję przesyłek wartościowych, materiałów niebezpiecznych, żywności i towarów strategicznych, kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa polskiej gospodarki. Największym obecnie dla nas wyzwaniem jest globalizacja i powszechny dostęp za sprawą internetu do informacji. Ceny każdy jest w stanie w ciągu kilku chwil, dwoma, trzema kliknięciami sprawdzić, porównać i zobaczyć, jak wyglądamy, nasza oferta wygląda na tle konkurencji. Natomiast to, czego nie jest w stanie sprawdzić, to jest jakość naszej usługi, wiedza, a to wszystko mamy za sprawą doświadczonego zespołu.
na dobrą reputację pracuje się latami, a twarz traci się przy jednym głupim zleceniu i przez jakąś jedną niefrasobliwą decyzję. Na ogół staramy się, żeby nasi pracownicy w trakcie realizacji powierzonych nam do obsługi zleceń byli kompetentni, zawsze rzeczowi i pomagali klientowi na każdym etapie, żeby obsługa zlecenia nie ograniczała się wyłącznie do zrealizowania transportu z punktu A do punktu B, tylko żeby pracownicy również podpowiadali pewne rozwiązania, byli aktywni i próbowali optymalizować to, co klient chciałby nam powierzyć do transportu. Chcielibyśmy, żeby klient czerpał dodatkowe korzyści i być może, żeby współpraca z naszą firmą przynosiła mu również jakieś tam oszczędności. Staramy się przygotować całą dokumentację, która jest niezbędna w procesie transportu. Monitorujemy cały transport tak, żeby on został przeprowadzony w sposób bezpieczny. Pomagamy w realizacji odprawy celnej, również w ten sposób, żeby dla klienta była to jak najmniejsze obciążenie. Nasz biznes to biznes wspierający inne firmy. Chcemy go w taki sposób prowadzić, żeby nasi klienci mogli skupić się na prowadzeniu swojej działalności, a szeroko rozumiany transport pozostawić nam. Obsługujemy wszelkiego rodzaju ładunki, począwszy od przesyłek całokontenerowych, poprzez drobnice w kontenerach zbiorczych, towary ponadgabarytowe i ponadnormatywne. Obsługujemy również przesyłki w transporcie lotniczym, w transporcie kolejowym oraz w transporcie drogowym. Wizytówką firmy są pracownicy. To ich kompetencje i doświadczenie stanowią największą wartość. Dla mnie Hartwig jest przede wszystkim przyjaznym i stabilnym miejscem pracy. To są też zespoły, które mogą na sobie polegać. To są pracownicy, między którymi panują bardzo przyjacielskie, przyjazne relacje. To są ludzie bardzo oddani firmie. Bardzo często pracują tutaj wiele lat, wiele pokoleń tutaj pracuje. Ale to, co też charakteryzuje Hartwiga i co mnie bardzo ujęło, to różnorodność pokoleniowa. Oczywistą sprawą jest, że najlepiej się korzysta z doświadczeń, więc życie jest najlepszym nauczycielem. W związku z tym starsi pracownicy mają doświadczenie, które wynika z ich jakichś przeżyć i tego, co doświadczyli. W związku z tym młodzi pracownicy, którzy przychodzą z otwartą głową, oczywiście z pomysłami, kreatywni są bardzo, ale potrzebują czasami tej wiedzy takiej bardzo merytorycznej, która jest niezbędna, żeby wykonać pewne procesy. To doświadczenie, które mają ludzie pracujący w Hartwig Gdynia, jest na pewno największym atutem naszej firmy i to, że mogę przedstawiać klientowi Hartwig jako firmę doświadczoną, jako firmę z tradycjami, gdzie pracują ludzie, którzy na spedycji tak naprawdę w cudzysłowie zjedli zęby. No, jest to największa wartość naszej firmy. I sądzę, że to jest największym atutem, że możemy łączyć tą młodość, świeżość z niezwykłym doświadczeniem, które tak naprawdę na rynku jest w dzisiejszych czasach niespotykane. Jako zarząd dużego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Polsce i z 100% polskim kapitałem rozumiemy potrzebę patriotyzmu biznesowego i staramy się nią kierować w swoich działaniach. Jest to niezmiernie istotne, żebyśmy jako wszyscy przedsiębiorcy w tym kraju popatrzyli na naszych zagranicznych konkurentów, kontrahentów, jak oni tam na wewnętrznych rynkach współpracują ze sobą. I ważne, żebyśmy tego typu nauki przenieśli tutaj na nasz polski rynek. CH Hartwig Gdynia to nowoczesna firma ze 160-letnią tradycją, która odważnie patrzy w przyszłość. Spedycja i transport przez ponad 100 lat zmieniły się całkowicie, a polska firma była świadkiem i uczestnikiem tych przemian. Dzięki innowacyjności polski spedytor jest gotowy na nowe wyzwania, które dopiero przed nim, może nawet przez kolejnych 160 lat. Przypominamy, że nasz program mogą Państwo oglądać w internecie na stronie TVP Gdańsk oraz mobilnie dzięki aplikacji TVP Stream.